Taki uśmiech miałam przez cały pobyt, gdy byliśmy na Wydmach i dzisiaj zapraszam Was na oddzielny vlog, który będzie obejmował właśnie Wydmy oraz pożegnanie z morzem. Tutaj jedziemy sobie autkiem właśnie na Wydmy, jedziemy przez Słowiński Park Narodowy, mam nadzieję, że się tutaj nie pomyliłam. Chwileczkę czekaliśmy w kolejce na parking. Ale warto było poczekać, ponieważ parking był bardzo blisko miejsca, z którego można było potem się dostać do Wydm. Kawałek trzeba było oczywiście przejść i po prostu z tego parkingu niedaleko było taki był punkt, z którego można było właśnie jechać Meleksem na Wydmy. I my wybraliśmy właśnie tą opcję. I nie żałujemy, ponieważ trasa jest dosyć długa, podróżując z dzieckiem lepiej wziąć jednak rower niż pchać wózek przez całą drogę, ponieważ jak możecie zauważyć, były odcinki, które nie bardzo wyglądały i nadawały się na trasę z wózkiem, więc tutaj Meleksem sobie jechaliśmy na Wydmy i już tutaj możemy zobaczyć część tych Wydm, czyli część lasu, która jest już zasypana piaskiem. I tak naprawdę Meleks podwozi Was centralnie tutaj na Wydmy, trzeba kawałeczek podejść pod górkę i jesteście już na miejscu. Początkowo wchodziłam w butach, a potem już z Wydm schodziłam na bosaka. I wiele osób już od razu na samym początku ściągało buty i właśnie szło na boso. I teraz już, jak możecie zauważyć, jesteśmy na Wydmach. Zrobiły na mnie ogromne wrażenie. W życiu bym się nie spodziewała takiego widoku. I po prostu to była jedna z lepszych wycieczek chyba w moim życiu. Takie piękne widoki, mimo tego, że niebo było mocno zachmurzone. Ludzie robili sobie zdjęcia, jak możecie zauważyć. Ciężko w ogóle było zrobić takie ujęcie, gdzie nie było w ogóle ludzi. Więc tutaj przepraszam osoby, które są w tym filmie nieświadomie tak naprawdę. I po prostu, gdzie się nie spojrzeliście, był inny krajobraz, tutaj jakieś drzewa, piasek sam w sobie, jakieś wydmy, trawy, wzgórki, pagórki, no i oczywiście na horyzoncie morze, do którego potem oczywiście poszliśmy, aby się potaplać troszeczkę w wodzie jeszcze. Pogoda była fajna, specjalnie wybraliśmy ten dzień, ponieważ wiedzieliśmy, że nie będzie padać, wiatr jak to nad morzem oczywiście wiał i tutaj możecie cały czas obserwować przebitki, jak te wydmy wyglądają, na pewno na Wydmy pojadę jeszcze raz, tutaj taka mini oaza, się śmiałam i po prostu ten widok zapiera dech w piersiach naprawdę i warto jednak przejechać nawet pół Polski, aby być chociaż raz w życiu właśnie na Wydmach. I tu widzicie trasę, która prowadzi do morza takim przesmykiem, idzie się właśnie nad morze, a tutaj widzicie wzory, jakie wiatr utworzył na piasku. I właśnie różne rośliny, trawy i tym podobne rzeczy. Trasa jest wyznaczona takimi sznurami, więc zdarzały się osoby, które przez nie przechodziły i robiły sobie zdjęcia w miejscach zakazanych, ale pomińmy już to. Tutaj oczywiście drogowskaz, gdzie co jest, gdzie możemy się kierować. No i teraz idę sobie z wiaderkiem, do którego nasypała piasku moja córeczka. I idę jeszcze w trampeczkach tutaj właśnie nad morze, aby zrobić parę przybitek. I powiem Wam, że w tej części morza naprawdę widać różnicę, jeśli chodzi o jego przejrzystość i czystość. Z racji na to, że są tutaj wydmy, też było zaciszniej, nie wiało aż tak bardzo tutaj, więc spędziliśmy tutaj naprawdę bardzo długo. Bawiłam się z moją córeczką zarówno w wodzie, taplając się, jak i zbieraliśmy kamyki, bo o dziwo nie ma na tej plaży żadnych muszelek. Są właśnie takie kamyki, otoczaki, które oczywiście zabraliśmy sobie kilka sztuk na pamiątkę. Fale oczywiście są, bo to oczywiście morze i tutaj w jednym momencie mnie nawet fala podmyła, ale woda była naprawdę bardzo fajna, cieplutka wbrew pozorom. No i
Jak widać, mam ubranie takie dosyć przewiewne i naprawdę nie było mi tutaj zimno. Naprawdę super, super spędzony czas i jak widzicie, wracam już na bosaka, niosąc swoje trampeczki w ręku i już praktycznie schodzimy teraz z wydm. Tutaj mamy taki lasek, który już częściowo jest przysypany poprzez piach. Naprawdę fantastyczna sprawa. I w momencie, kiedy wróciliśmy już Meleksem, tak powiedzmy, do centrum, to oczywiście jeszcze zaliczyliśmy jezioro Łebsko. Tutaj widzicie taki tramwaj wodny, którym możecie również dostać się na wydmy. I właśnie tutaj koło tego jeziora jest taka wieża widokowa, na którą można się za darmola wdrapać i właśnie zobaczyć, jak wygląda to jezioro, które jest naprawdę ogromne. I po prostu warto tam się wdrapać, bo to niespełna 5 minut wchodzenia, a widoki są naprawdę bardzo fajne, nawet jeśli macie lęk wysokości. A teraz moje pożegnanie z morzem. Nie wiem, na ile będzie mnie słychać, ale jest to moje, nasze pożegnanie z morzem. Jesteśmy w chwili obecnej na plaży w miejscowości Rowy. I plaża jest tu również bardzo fajna. Podczas pobytu odwiedziliśmy 4 plaże i w chwili obecnej jest przed 21, więc jest już po zachodzie słońca. Niestety, jak dla mnie, troszeczkę za mało jak na morze, bo mogłabym tu spędzić naprawdę jeszcze wiele, wiele długich chwil, ale mam tutaj foczkę, czyli pamiątka z nadmorza jest. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Z tego miejsca dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa. Oto moje wyznanie dla morza. I to by było koniec, nasze pożegnanie z morzem. Wracając z wydm, zajechaliśmy jeszcze właśnie, jak wcześniej powiedziałam, na plażę w miejscowości Rowy, która jest również taka bardzo turystyczna i dosyć takim znanym punktem. Jak widzicie, fale już tutaj wzburzone i tu była taka jakby zatoczka, no nie wiem jak to nazwać, że te fale naprawdę bardzo mocno biły tutaj w brzeg, co możecie zobaczyć na ekranie. I to jest już mój ostatni vlog z nadmorza, a jutro zapraszam Was na vloga z Poznania, więc mam nadzieję, że widzimy się jutro w kolejnych filmach, a tymczasem zapraszam Was jeszcze na filmy, które do tej pory zamieściłam z naszych wakacji i do zobaczenia jutro.